dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak zwykle serdecznie. Przegląd prasy glamki.pl, najbardziej męskie z męskich zajęć, czyli przeglądanie prasy kolorowej, a to wszystko specjalnie dla Was. Nie ma co gadać, trzeba czytać, przeglądać, żeby to człowiek mądrzejszy był i trochę świata poznał. Proszę bardzo. Chciałem zacząć od piosenki, która ostatnio zrobiła wielką furorę w Opolu, bo ten festiwal się przecież odbył. Oglądałeś, drogi kolega? Człowiecze. Nie damy rady tak samo jak... Nie pociągniemy tak. Nie, tak jak pani Joanna na pewno nie, ale było nieźle. Za rok się uda. No. Za rok też jest Opole. To nie to samo. Nie dobra, nie. Ja nie zaglądam do gazety. Chciałem tylko powiedzieć, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że premier Donaldu Tusku nie harata w gałę już. Niestety. Prezydentu Bronisławu Komorowsku też nogu się pękło. Nogu się pękło i o kulu chodzą. I właśnie nie wiadomo, o co chodzi, bo prezydentu Komorowsku... No nie chodzi właśnie. On właśnie, ale on zupełnie inną dyscyplinę sportu uprawiał. Poczekaj, on Glamki.pl? O gwiazdach miało być. Inne gwiazdy. Nie, chciałem tylko tyle powiedzieć, że w tej chwili Sławomir Nowak, minister transportu, dwoi się i troi, jeżeli chodzi o premiera Donalda Tuska, bo on podpisuje na gwałt umowę z tramwajami warszawskimi, bo premier musi mieć nogę w szynie. No tylko czy dojedzie do kancelarii tramwajem? Może być ciężko. To jest pytanie, ale trzymamy kciuki oczywiście. To taki z najnowszych takich, ale że nie haratają w gałę, to po prostu jestem... Bardzo to smutne. Czy powiesz coś ciekawego, czy nie? Nie, już nie. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. No proszę bardzo. Ja mam zacząć, tak. Powiadasz. Nie, to było... Gala. Ja już rozpocząłem, ja wiem, że to jest mało okazałe, wiem. Ale... Gala, proszę bardzo. I teraz tak. A teraz niespodzianka. O! Gala. Prawda? Proszę się jednak nie robić sobie nadziei, że ta druga gala to jest fajna, bo tam trochę tam promocyjnego materiału przemycono, ale uwaga, będę chwalił, co się rzadko zdarza. Fajna gala, dużo do poczytania, fajnie całkiem wywiadów. Coś pani... podobnego. Zapomnieliśmy o nauce naszego angielskiego. Gala, yes, gala. Anna Mucha. Unfly, yes. Fly. And Anna, some jest. Breasts. Good breasts. Jest. Maciej musiał, czyli Matthew Maciej Maciej yes. Must. Ja nie wiem teraz, gdzie mam tego Macieja. Musiałbym je wziąć z zaskoczenia, bo to zawsze kolega zaczyna Strictly must have. To się wytnie, proszę państwa. Nie, dlaczego? Wtedy w tej chwili jest moje 5 minut. Jest, Maciej musiał, proszę Szkoda, państwa. Szkoda, bo już miałem mieć swoje 5 minut wreszcie. To jest ten nasz Maciej have. Jest, must have prawdziwy. I Maciej musiał, dość szczerze tutaj się spowiada, gejli naszej kochanej. Na czym się chciałem skupić? Na tym, o czym było bardzo mało. Mimo, że Maciej musiał zrobić taką osiemnastkę, taką w ogóle hura i w ogóle pozapraszał tam... W kilku pokojach on zrobił tą osiemnastkę. To mało z tej osiemnastki wypłynęło. Trochę dowiemy się z najnowszej Nie, tam gali. Bardzo dużo wypłynęło. Jak był Karolak, to wypłynęło no tam właśnie. Strasznie dużo. A jak ostatecznie skończyła się twoja osiemnastka, pyta Gala. Była świetna. Zrobiłem open bar. Wszystkiego było w brud, bez limitu. Ściągnąłem dwóch fajnych DJ-ów z Sopotu. No to masz już 18 lat, jesteś pełnoletni. Twoje marzenia? Kurwa, jeszcze raz, poczekajcie, bo się pojebało mi. Jakiś przebitka będzie brzeg. Dobra. Dobrze się bawiłeś? Pamiętasz coś? Pamiętam nawet większość. I do 6 rano zdążyłem wytrzeźwieć. No to masz już 18 lat, jesteś pełnoletni. Twoje marzenia? Mam takie głupie, których się wstydzę. Tutaj śmiech. Śmiech. Robię muzykę na komputerze i chciałbym, żeby coś fajnego z tego wyszło. Chciałbym mieć kapelę i występować na scenie. I Gala przy okazji pyta, jaka jest średnia ocen pana Macieja Musiała. Pan Maciej Musiał odpowiada bez żenady 3-3, tak 3-4. Panie Maćku, niech pan nie idzie śladami dziadzi Karolaka wspomnianego, bo on z muzyki TVN-tu ewidentnie ma pałę po tym, co widzieliśmy w... Gdzie to było? W czym Top trendy. Te wszystkie pączki w tłuszczach się taplały. W top trendach były pączki. Przestańcie, już stańcie przed tą kamerą, ale nie śpiewajcie. Ludzie, naprawdę, czy Moro i te inne Karolaki was nie nauczyły niczego? Przed kamerą się mówi, gra, nie wiem, nie śpiewa. Nie. Natomiast, a co ma z muzyki Maciej must have nasz no, musiał? Średnio 3-3. No. Średnio 3-3 to nie specjalnie. Dobrze. Flash. Listen and repeat, lesson 2. Flash. So, this... Flash. Flash. Flash pani Hanna Smoktunowicz, ale damy spokój pani Hannie. Natomiast mam nadzieję, że się nie zagubiłem, bo ja tutaj miałem, proszę państwa, miałem, bo dawno nie zaglądaliśmy do zakątka życiowego Anny Czartoryskiej i Michała Niemczyckiego.
zgrana paczka, w ogóle cała drużyna, bardzo normalnie, elegancko, proszę zobaczyć. No i co też ważne, teściowa z synową bardzo się przyjaźnią. Okazuje się, że mama pana Michała i Anna Czartoryska to są najlepsze przyjaciółki. A jak pisze Flash, to Anna Czartoryska, już Niemczycka, kilka dni po weselu zaledwie przyszła z nową mamą, znaczy z mamą, na pokaz mody Simple. Na imprezie piła tylko wodę naturalną firmy Michała Niemczyckiego. I tutaj mój apel, że... Panie Michale, jeżeli pan będzie produkował tylko wodę, to daleko ta żona nie ujedzie. Nie. Proszę się zająć produkcją past twarogowych, ewentualnie linię dżemów proszę otworzyć. Na pewno jakoś tutaj pod względem przynajmniej kulinarnym będzie jakieś urozmaicenie. Na wodzie daleko się nie zajedzie. Ja myślę, że nie z jednego pieca chleb jadła. Z jednego słoika dżem jadła. Nie tak z jednego słowika, słowika albo słoika, słowiki to już myślę od razu o Sopocie, jadła pani Maryla Rodowicz. O tak, bohaterka kolejnego fajnego całkiem wywiadu w najnowszej gali. Krótko. Maryla Rodowicz oczywiście w kontekście ostatnich wydarzeń sopocko-polskich wspomina te wszystkie festiwale, jak to było drzewiej. Więc teraz lekcja historii. Jest history lesson one, jest? Jest. Gala pyta, byliście elitą wtedy o tych artystach, którzy tam grali? Maryla Rodowicz odpowiada. Nie, było bardzo siermiężnie. W hotelu Opole był taki malutki Pewex. W tych czasach największym szpanem było kupowanie Coca-Coli. Pamiętam, że kupiłem sobie jedną puszkę, kiedy wypiłam kolę, wlewałam do puszki herbatę i przez tydzień nosiłam ją na próby. Mam takie zdjęcie z Anią Jantar, na którym mamy te puszki Coca-Coli. Śmiech? To jest śmiech. No, bo to ja sobie już dzisiaj wyobrażam te młode dziewczyny, które do tego Starbucksa sobie wlewają, że tam zalewają herbatę, żeby później przez cały tydzień paradować po tym Chmielnej czy innym Nowym Świecie. A ja sobie przypominam inne wspomnienia a propos Opola, jak to drzewiej bywało. I Zbigniew Wodecki i Bohdan Łazuka twierdzą, że wlewali sobie do tych puszek zupełnie co innego i oni wlewali to, co teraz nie podobało się Czesławowi Mozilowi w Opolu. Strasznie dziwne gwiazdy zdominowały ten przegląd prasy, więc może znajdziemy kogoś ze średnią wieku poniżej 70. Nareszcie to są młodzi, piękni tak. I ja mam... Jakbyś czuł, jakbyś to wywołał, proszę Państwa. Kto? Flash. No i już widzimy, kogo my tu mamy. Krawczyki. Państwo Krawczyki. I nie mylić tam z tym Norkiem z Miodowych Lat i tak dalej. Nie. Tu jest... No i co jest? No oczywiście Samo życie, kojarzymy pana Mikołaja Krawczyka głównie. Oczywiście. I zresztą panią Agnieszkę Włodarczyk również, ale no. Theater się przydarzył, proszę państwa, ponieważ... Ale zabłądzili? Nie, weszli już celowo. Rozumiem. Celowo, mało tego... Mieli zaproszenie. Mało tego, jak już Krawczyk wszedł, to od razu poszedł na scenę. I uwaga, kwiaty i owacja na stojąco. Mikołaj Krawczyk podbił serca publiczności teatralnej. Czy szansę na występ dostanie też Agnieszka Włodarczyk? No i o co chodzi? Była premiera sztuki Porwanie Sabinek w warszawskim Teatrze Kamienica i cóż tu jest napisane we fleszu? Fotoreporterzy czekali tylko na nich. Proszę państwa, ze zdjęć we fleszu wynika... że tam nikogo więcej nie było, ponieważ jest tutaj pan Krawczyk, pani Krawczykowa. Ale i tutaj jest teściowa. Nie. Jest tylko teściowa jeszcze, czyli Agnieszki Włodarczyk mama. I właściwie już więcej nikogo nie było. Bardzo gratulujemy udanego debiutu scenicznego. Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się świetnie w towarzystwie gwiazd. No i widać, że nikt więcej nie zbłądził. Mamy nadzieję, że będziecie czekały na nas za tydzień. Tylko na nas, bo będziemy tutaj tylko my i tylko wy. I w tym intymnym towarzystwie spędzimy znowu bardzo przyjemne minuty. A tymczasem odsyłamy, proszę pobiegać po glamki.pl i znaleźć coś fajnego, a my dla was znajdziemy coś fajnego za tydzień. I obiecujemy, że będzie młodziej trochę. Powieje młodością, świeżością i geriabit formaton odstawimy. Mamy nowe newsy na temat gwiazd w Polsce. Już właściwie teraz mogliśmy. Ale dobrze... Czekajcie za tydzień i szukajcie nas na glamki.pl. Cześć. Salut.